Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Patrzcie, jaką mam tutaj furę. Nie wiem, czy są tutaj osoby, które oglądały ten odcinek, bo ja go już opublikowałem dawno temu, ale kiedyś zrobiłem taki poradnik, jak nabić najwięcej punktów na strefach driftowych. I to jest samochód, który perfekcyjnie się do tego nadaje, ale trzeba grać na padzie, bo on jest taki, no, bardzo zrywny. I powiem wam, że na kierownicy daje radę go opanować tylko jadąc po autostradzie. To jest tak szybkie, naprawdę. Ale można nim niezłe rzeczy zrobić. Zobaczcie, dojeżdżamy sobie na przykład do ronda. Już mi się meczyk wyszukuje, także zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Tak, patrzcie na to rondo. Kurde, tutaj droga hamowania 5 km. Napęd na 4 kapcie. Zobacz, co ten pick-up robi, bo to jest pick-up, zobaczcie. To jest pick-up. Szalony pick-up. Fajne autko, co? To jest mój taki wariat, jak chcę pograć na padzie i porobić jakieś szalone drifty, to ten wariat jest perfekcyjny do tego, mówię wam. Już się meczek wyszukał, ekstra. Dobrze, zobaczymy, czy moja miejscówka dzisiaj urodzi nam jakiegoś dropa. No, jestem ciekawy, ostatnio żeśmy sobie ją badali i prawie za każdym razem był tu dropik. I zobaczcie, już się coś pojawiło, bo jest tutaj bardzo dużo miejsc, gdzie jest, gdzie są drop pointy. O gościu, o gościu, patrz na to. Czekaj, ktoś tu chyba jedzie, ktoś tu chyba jedzie. Ktoś tu jedzie, Nie, zmieraj to. O kurczę, myślałem, że coś się zlagowało. Jakiś ty pojechał w tą stronę, zobaczył, urósł, biorę go. A ja mu zabrałem. O kurde, jest on, nie wyjadę? Wyjadę, wyjadę, dawaj tego gościa. Dawaj tego gościa. Kto to jest? O nie, Mini Cooper, ja już urósłem. Kurczę, ale obrodziło ładnie. Pojedziemy za tym Mini Cooperem, zobaczymy, czy on zgarnie jakąś lepszą furę i wtedy go wyzwiemy na pojedynek. A ja teraz nie będę miał w ogóle przeciwników przez początek meczu. Kurde, to zawrócił tym Mini Cooperem. Ja nie mam zamiaru się z nim ścigać, okej? On jest za słaby, to jest pierwszy poziom, to jest bez sensu się z takimi ludźmi ścigać, no. O, tutaj coś mamy, który poziom? Trzeci, no to nie. Gościu, to nie, to musi być coś tak piąty, szósty minimum poziom. Ale wiesz, już taki trzeci poziom, niektóre samochody z trzeciego poziomu są naprawdę dobre i potrafią zniszczyć samochody z dużo wyższych poziomów, może i nawet mojego Urusa. Patrzcie, mamy kolejne dropsy, kawałek dalej od tego miejsca, gdzie my to zbieraliśmy. No wypadałoby kogoś pokonać tak naprawdę, bo siódmy poziom, już bym miał ósmy, dziewiąty, dziesiąty i może by się udało na tym meczu wygrać nawet cały mecz już na samym starcie, byłoby fajnie. Jaguar! Wiecie, co ostatnio sobie zrobiłem? Bo ja grałem zawsze na Ford Speedbacku takim lżejszym tutaj Ford. O, patrz, był tam koleś, jedziemy za nim. Jak skończy pojedynek, to bierzemy się za niego, już będzie miał ósmy poziom chyba. On ma Porsche'awę, ta Porsche'awa jest mega szybka, jak weźmie jakiś gorszy samochód, to wtedy, znaczy gorszy, no taki na przykład szosowy, nie, to będzie miał przerąbane, bo ja tu go urusem wezmę na pojedynek. Dawaj, jedziemy za nim, jedziemy. mógłbym go trochę skasować. Z kim się w ogóle on ściga, ej? Sup, homie? Co on robi? Dawaj go! Pomożemy temu typowi z tyłu. Będzie zaraz walka. Fajnie to wygląda, co? Jest przez tego... Ej, co nim tak buja? Co on tak lata na boki? Kurde, przecież ta Porsche'awa jest naprawdę świetna. Chyba zakończył, dobra, chyba zakończył pojedynek. Okej, muszę tu chwilę poczekać. I zobaczymy, ta Porsche'awa jest bardzo szybka. O, czekaj, bo teraz mnie nie widać.
Okej, gdzie on jest? Jest, pojawił się. Widzę już jego auto, ale jeszcze może zmienić pozycję. Wiecie, jak to jest tutaj w Fordzie, nie? Uwaga, uwaga. Dobra, ruszył. Jest, wziął SLS-a. Dawaj, gościecie, ja nie wiem, w którą stronę. Ja nie wiem, w którą stronę. Czemu zmieniłeś Porsche na SLS-a, typie? Tamta Porsche była fantastyczna. O rany, co on zrobił? Skąd on w ogóle taką Porsche wziął? Jezu, albo byłby ja, jak gdyby mnie pokonał, naprawdę. Napęd na 4 buty. Zresztą ten SLS też jest tak zrobiony, że ma napęd na 4 buty. Teraz musimy zjechać jak najszybciej do drogi asfaltowej. Ten gość, ja nie wiem, no kurde, zmienić Porsche na SLS-a? Ja wiem, że SLS troszeczkę szybszy, ale tamta Porsche, ja nią wygrałem kilka razy. Jest naprawdę super auto. Super auto do tego trybu. Ona i na asfalt, i na offroady dobra jest. No nic, zobaczymy, jak mi pójdzie Urusem. Właśnie ostatnio widziałem Urusa koło Wrocławia, jechałem chyba na autostradzie i widziałem Urusika, jechał. O, rzuca się w oczy to auto. Niby taki SUVik, niby nic specjalnego, ale jednak wiesz, że to Urus. Na hashifterze Urusem. A co tam? Dobrze, zaraz tutaj odbijemy gdzieś. Zobaczę na mapkę. Uła, tu w lesie! Musimy tu odbijać. Dobrze, że spojrzałem na mapę, co? Na pewno trochę szybciej się od niego zbliżyłem niż on. Niż on do tego punktu, jadąc sobie tam na przełaj. Z SLS-em w dodatku. No, nie widzę go na mapie, więc chyba to będzie po temacie. Zobaczcie, jaki Urus jest dobry. Jak wybierze mi teraz jakieś dziadostwo, to nie, na pewno SLS-a nie biorę. Dobra, ziomek pokonany i zobaczmy, co będziemy mieli do wyboru. Audi R8. Tak sobie, no nie jestem do końca zadowolony. Wolałbym tego Urusa chyba zostawić. Tak, ale Audice na pewno lepiej sobie radzi na takich wybojach niż SLS. Tutaj troszeczkę lepiej to wszystko tłumi. Widzę, że tam na dole jakiś przeciwnik jest. Podejrzewam, że będzie miał niski poziom. Zniknął z radaru. Bierze jakiś samochód i wziął, o Jezu, trzeci poziom. Trzeci poziom, zlituj się. Znowu jakiś gościu na literę K. Chaos. Chyba na klawiaturze gra, zobaczcie, jak skacze na lewo i prawo. To był dobry pomysł, żeby tam tego wyścigu gościa wziąć. O, czekaj. A, wyzło tego z przodu, dobra, już myślałem, że... Jak tam mapa wygląda w ogóle? Aha, jesteśmy na skraju, ktoś tam się ścigał. Ten gościu w ogóle pojechał w drugą stronę. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Jeden drugiego wyzwał i tamten sobie pojechał prosto, a ten w tej Impali gdzieś tam w krzaczorach siedzi. Oho, czekaj, tu mnie wyprzedzili jacyś, znaczy wyprzedzili, wyminęli mnie jacyś. Jeden z gości miał SLS-a, także jak skończy ten pojedynek, to będzie miał akurat samochód, tak żeby się z nim pościgać. Okej, skończy w środku strefy, to niedobrze trochę, bo gdzieś tutaj chyba będą kończyć pojedynek, zdaje się. Tych dwóch na mapce, chyba ten, o tak, ten co pojechał tutaj tak szybko, to na pewno ma SLS-a. Ale bardzo ładnie ty pojechał. Co on tu robi? Ty, to nie SLS jest. Ty, ja myślałem, że to SLS, a on ma Alfę. Dobra, to był ósmy po... O kurwa! Jakiś Mati, siemaneczko Mati. Sup homie. Jedziemy Mati, jedziemy. Zobaczymy, co to będzie. Patrz, jaka walka, ładnie tutaj jechał. O ty kurde. O, lelifa. Mati mnie zepchnął. Dobra, musimy tutaj jakoś. No nie, no teraz to ciężko będzie go dogonić. Tamten samochód jest bardzo szybki. O, dawaj. Tego Matiego nie, no ciężko. Już Audi, dawaj. Tam już jest meta, o 400 metrów. Boże, ale nie fart. Ale nie fart. Ładnie mnie załatwił, no. No i masz, wybierasz tylko najmocniejszych do walki i proszę bardzo. No i pokonał mnie, kurde, cwaniaczek. Ale widziałem na mapce, że on tam naprawdę ładnie jechał. Tą Alfą nawet na tym offroadzie. Zresztą Alfa chyba taki całkiem spoko samochodzik, ta 8C? To jest chyba 8C, nie? I tam wiele razy nią nawygrywałem.
i na offroadach dobrze śmiga i ma napęd na cztery koła, to jest dobre auto, kurde. No ale jak się pojawił tym wielkim bykiem, to ja wiedziałem, że to będzie fuck up i zaraz mnie rozwali. Ale wiecie co, mnie kręci w tym w trybie Fortnite pokonywanie takich dużo słabszych samochodów. Więcej mam takiej adrenaliny, jak ścigam się z kimś, kto naprawdę ma super brykę i kto dobrze jeździ, to wtedy wiem, że jak go pokonam, to jest taka, wiesz, stuprocentowa emocja. Wiem, że to się opłacało, nie? A tak jak pokonasz Mini Coopera Urusem, to jest takie... Okej, no, czuję się, jakbym się wykastrował wtedy. Nic nadzwyczajnego. Jesteśmy drugi raz w tym miejscu dzisiaj i zobaczcie, znowu mamy dropik. Skyline'a sobie dropnęliśmy, bardzo fajny samochodzik w tej klasie, właściwie najlepszy w tej klasie. Ja ostatnio grałem sobie w Mass Effect Andromeda, nie wiem czy kojarzycie tę grę. Bardzo fajna giera, mój ulubiony Mass Effect i bardzo lubię tą gierkę. Natomiast jak wbiję sobie tutaj do Forzy z powrotem, no to powiem wam, że Jezu, tej grafika jest niesamowita. Za każdym razem jak wbijam do tej gry, a ta gra jest z 2018 roku, a jest 2021 już w tym momencie. Także no, trochę ta gra ma, a dalej wygląda niesamowicie. Mam nadzieję, że w czerwcu pojawią się jakieś informacje na temat Forzy Horizon 5, ale na razie cisza! Oho, ktoś tu na mnie jedzie, zawracamy, zobacz. Będzie walka, coś szybkiego. Uż ty, miniacz, hamuj! Jest, dawaj! Kurczę, udało mi się ruszyć do przodu, ale było ciężko. Okej, jedziemy na hopę. Zaraz sobie zerknę. Ale dziwnie. Tak, tu będzie trzeba na pewno na hopę pojechać. Skoczyć na drugą stronę. Miniuwa mnie goni. Goni mnie ta miniuwa, no. Zaraz zobaczymy, co po drugiej stronie wykombinuje. Ja nie wiem, czy dolecę tym samochodem. Może być ciężko. Miniuwa goni, goni mnie miniuwa. Jest! Ty, ale miniuwa też przejechała. Dobra, musimy na przeła jechać. Tu już nie ma zmiłuj. Rozwalił się gościu, zresetował pozycję. No nic, ja chyba będę musiał zgarnąć tą miniuwę, a zadowolony to nie jestem, bo... No muszę wam powiedzieć, że ta miniuwa to jest taki wolny samochód dosyć. Mam wrażenie, że nawet ten Skyline jest od niej szybszy. Chyba dobrze zrobiłem, że pojechałem na ten przełaj, bo tutaj na razie w miarę taki teren przejezdny nawet dla mojego samochodu. I trójeczka. Została ta miniuwa. A tak się rzucił na mnie, jak na gorące bułeczki. Zobaczył, on ma drugi poziom, ja mam dziesiąty. Nie, w którym? W piątym jest ta miniuwa, czy czwartym ta miniuwa jest. Ja mam taki poziom, no to go pokonam. A tutaj nie, Skyline jest naprawdę dobrym samochodem. Jest dobrze zrobiony pod ten tryb i tutaj na drugim poziomie on naprawdę daje czadu. Ja bym powiedział, że jest nawet może trochę szybszy od tej miniuwy, nie? Tak gdzieś te pierwsze poziomy tutaj tych samochodów troszeczkę się zacierają. Dobra, dojechałem. Widzę, że tam ktoś naprzeciw też jest. Nie wiem, czy dam sobie z nim radę, ale weźmiemy tą miniuwę. Jest gościu. O, piąty poziom, kurde, to jest makan. Co teraz? Gdzie jedziemy? Wreszcie się tak... Nie to chciałem zrobić, kurde, chciałem mapę zobaczyć. O nie, niedobrze. No, makan może być ciężki do pokonania. Dawaj. Kurde, trzeba te biegi szybko zmienić, zapomniałem o tym. Dawaj, ty wyprzedzam go chyba. Nie, makan szybki, kurde. Ale mamy 2 km do celu. Jeszcze kawał drogi. A, to gdzie to będzie? Tu trzeba na drogę zdecydowanie zjechać. Chyba. Zdecydowanie chyba. To zdecydowanie czy chyba? Jakby się gdzieś tam pojechał. Okej, ja pojadę tu, zaryzykuję. Redukcja. Kurde, jeszcze tą miniałą zasraną. O, niedobrze. Co tu zrobić? Ja nie znam tego miejsca, tego terenu.
Jak tu dobrze pojechać? Oj, chyba przedupczone będzie. Nie, kurde makam. Jezu, jaki ten samochód wolny. Zobaczcie, ja bym może tym GTR-em pokonał tego makana. Nie tą zasraną miniawą. Ty, rozwalił się gdzieś. O rany, czekaj, to nie koniec pojedynku. Ja wiem gdzie pojechać, wiem gdzie pojechać. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Przył szybko na rondo. I trójka. Ja nie znam tego miejsca, pachałem tak jak on. Ale to może być nie koniec pojedynku. Tu chyba, nie? Dwójka. Dawaj, dawaj, dawaj! Czwórka. Jest widać. Chyba go pokonam. Patrz! Jest! Dawaj mi tego makana! Jest! Ale miałem farta! Ale miałem farta! Ja pierdziu! Dobra, biorę tego rama. Ram jest lepszy. Wow! Ale przyfarciłem. Typo wyjechał gdzieś tutaj. A gdzieś się chyba zgubił, ale on miał chyba... Nie no, miał może... Nie wiem, czy miał krótszą, czy dłuższą drogę, ale jakoś się tu totalnie zgubił. Też tu miał wyjazd i pewnie o to drzewo się rozwali, czy coś. Nie wiem. Ty, zobaczcie! 9 osób zostało do końca mecza. Co tu się wydarzyło? Czekaj. No zobaczcie, początek meczu i 9 osób? To jest aż takie dziwne trochę. Chyba muszę dzisiaj zrobić ten pojedynek Mini Coopa kontra Mini Coopa. Nie, znaczy wygrać wszystko Mini Cooperem, to by było najlepiej. Oho, tu mamy jakiegoś ziomeczka. My będziemy z miasta wyjeżdżać. O Jezu, co ja tu włączyłem? Nie, my będziemy w mieście się... O, sztywcara! Co tu wyjechało? Musimy go zablokować jakoś. Musimy go jakoś przyblokować, nie? Nie możemy dać się wyprzedzić. Jadzie. Kurde, no GTR na prostej? Nie mam szans! Tak, musimy go jakoś zepchać. Nie ma, nie ma, nie ma! Kurde, wyprzedził mnie i tak. Tutaj, 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 tutaj. Źle pojechał, źle pojechał. W mieście trzeba na to uważać. W mieście tylko GPS. Pies, GPS, jedziemy. Patrz, pokonam GTR-a tym samochodem. Patrz na to. Proszę bardzo. Ale zepchnięcie myślę, że trochę pomogło. Trochę pomogło. Tutaj nie miałem jak w ogóle wyjechać, bo to było poza strefą. I proszę bardzo, GTR-ek leci na moje konto. Chociaż ja nim więcej przegrałem niż wygrałem. No ale GTR, kurde. O co chodzi? Yeah. To była, ej, dwie farciarskie wygrane pod rząd. Kosmos. Ja tak, to ja mogę się ścigać. Tutaj mamy Sterillo Alfę. Wol, mi się humor poprawił. Dobra, gdzie my teraz pojedziemy? Tutaj widziałem jakiegoś ziomeczka kolorowego. A co tutaj? Patrz, nie pojawia się, co to jest za drop, nie? Dziwne. Co to to jest? Nawet w to wjechałem i się nie pojawiło. Może będzie 10 poziom, ej. Nie wiadomo. Drugi! Dobra, widzę kogoś tam na moim ludzkim radarze. Tutaj jakiś drop, ale słabiutki traktor. Tu mamy kogoś. Strefa kończy się, no, chyba w mieście. Yo, man! Gdzie uciekasz, man? Ja mam GTR-a tylko! Chodź, pogadamy! Rozbije się, nie wiedział czy w prawo, w lewo, w przód, w tył, co on tutaj? To trochę słaby samochód ma, ja mam ósmy, on ma... Nie, to piąty jest chyba. Piąty, to jedziemy, gościu! Tylko wiecie, w mieście można nieźle wtopić, to nie ma żartów. Uż ty! Patrz jaki atak! Kurde, tutaj widzę, że sobie pomagają! To jakiś team jest chyba. Pepega. I driftik. O, prawie się udało, driftik. Tam jeszcze była ta subarka, ją też trzyma. Ją też trzeba tam trącić. Ja myślę, że dobrym pomysłem jest sobie teraz upgrade'ować tego GTR-ka na coś lepszego.
Chociaż on ma dobrego kopa. Camaro, dobra, niech będzie to Camaro. Zobaczymy, zobaczymy. Camaro też ma, zobaczcie. Nawet na 4 buty. Także, tak, można po offroadzie śmigać. 6 graczy, zobaczmy jak tam strefa. Camaro wypadałoby troszeczkę jeszcze ulepszyć na coś mocniejszego. Coś bardziej offroadowego, bo tutaj wyjeżdżamy z miasta i offroady będziemy cisnąć. To jest dobry protip, żeby trzymać się GPS-a w mieście, prawda? Bez kitu. Bo jak jedziesz na czuja w mieście, okej, jak jedziesz coś na zwykłej mapie, otwarta przestrzeń, spoko. Ale w mieście na czuja odpada. Patrz, patrz, jest jakiś typ, bo ja się tu schowam, on mnie nie będzie widział. Pana to. Mam go. Jest, jedziemy. Widziałeś jak go złapałem? Widziałeś to? Teraz tylko wygrać i będę miał 10 poziom. Tu chyba wjedziemy, nie? Hops. Patrz, kości się totalnie. Ale nie, on dobrze jedzie. O kurde, on dobrze jedzie. On sobie po prostu zawróci. Ja też tak mogłem zrobić. A nie tutaj kluczyć. O, niedobrze. Dawaj, Camaro. Yeah! Wyprzedziłem go. Czwórka. Dwójka, redukcja. Nie ma co driftować. O kurcze. 6 graczy, strefa się zmniejsza. Jeszcze go zdążę pokonać. I będzie 10 poziom, moi drodzy. Jest. Teraz tylko, nie wiem właśnie, czy brać jego auto. Ma super auto. Ale możemy też sobie ulepszyć ten samochód. Ohoho. Dobre, bierzemy. I już wyjeżdżamy stąd. Ale fajne pojedyneczki były, Jezu. Dobra. 30 seconds, no to wiecie co? Tylko tu chyba. O, nie wiem, a dojadę tam na czas? Nie, tu jest poza strefą. Dobra, pojadę tutaj. Dawaj. 10, 8, 7, 6, 5, 4, dobra, już mogę wyjeżdżać. One! O kurde, ale w dziwnym miejscu, na autostradę szybko. O, ale dziwnie wyjechałem. Ojej, niedobrze, jest niedobrze, muszę tu szybko zjechać. Ledwo się zmieściłem. Nie no, autostrada się chyba nawet nie opłaca, tak widzę. O kurde. To aż dziwne, ja myślałem, że na 100% będzie się opłacać autostrada. Muszę trochę zaryzykować. Przez lotnicho szybko. O, ja mam chyba najszybszą furę z tych, co tutaj są na przedzie. Drzewa weźmiemy z tej strony, ekstra. Wylatujemy z ulicy, pyk. Szósteczka. Siódemeczkę. Ale rzuca nim. Ale jedzie szybko. Ależ ciśnie ta fura. Redukcja. Jest, idzie dobrze. Siódemka, szybko. Budynki. O kurczę, ale to była loteria już wcześniej. To już wcześniej była trochę loteria, co? O rany. No jak przez te drzewa przelatywałem. Źle trochę wyjechałem z miasta, bo taki okrąg zrobiłem, nie? Jak wyjechałem z tego miasta do punktu. Trochę w złym miejscu. Ale generalnie nie było tak źle. Super pojedyneczki. Dwa takie mega farty. Proszę bardzo, wyszedł także. Ale nie zdążyłem dojechać do końca. I proszę bardzo, mamy już 5 poziom, także fajnie, nawet mamy ten sam samochód farciarski co poprzednio. I teraz, o nie, ktoś tutaj do mnie ciśnie. Mini Cooper. No dobra, jego możemy oddać. Jedziemy sobie na skraj strefy w takim razie. Nie chcę ścigać nikogo takiego, nie chcę się ścigać z nikim takim słabym. Chciałbym jakiegoś mocniejszego przeciwnika. Strefa wiemy gdzie jest. Podjedziemy sobie tam, zobaczymy kto cię kawy się tam kręci.
Ktoś tutaj się kręci. Dobrym sposobem jest też na przykład jechanie za kimś, kto jest już w wyścigu i bezpośrednio po pojedynku go wyzwać na pojedynek. Wtedy no, jest duża szansa, że spotkamy kogoś z wysokim poziomem, nie? Czyli wtedy pojedynek jest taki dużo ciekawszy. O, widzę, że ktoś tutaj jedzie w moją stronę i będziemy musieli jechać tu pod górę, żeby go ogarnąć. Znowu słabizna taka. Ale to jest trzeci poziom? Impala była na trzecim poziomie, czy na drugim już? Nie pamiętam. Jak na drugim, to go nie bierzemy. Na trzecim. No to możemy. Będziemy jechać tutaj. No to możemy go jeszcze myknąć. Pod górę ciężko. Ładnie tam zaatakował na drogę. Ja Impalą tak nie porobiłem nigdy chyba dobrych rzeczy. Ani tam jakoś na asfalcie, ani jakoś na offroadach. Nic nigdy mi się tym Impalą nie udało. Nie wiem, czy gość już zrezygnował, czy jeszcze się ściga. Pojadę sobie normalnie asfaltem. Możemy trochę odbić. Myślę, że skrócimy. Ło, ale twarde drzewo to... Tylko na koła wyląduj. Jest! Przeżyłem! Przeżyłem to lądowanko. No, Impala została z tyłu. Ty no, kawał drogi do przejechania, to chyba jeszcze duża strefa jest. Chyba koniec będzie gdzieś w tunelu tutaj. Albo gdzieś obok tunelu. Najgorzej to jak się kończy ten punkt... Znaczy, jak jest meta w tunelu. Wtedy nie wiadomo, czy jechać na górę, czy to właśnie do tunelu, co? Ale tutaj chyba mamy na drodze tej obok. Okej, wyszedł przed końcem, także nie zdążyłem nawet mu podziękować. Kajenka. Chodźmy na te błotniste tereny. Ktoś tam właśnie zgarnął dropik. Ty, ej, patrz, ale z tej strony tutaj można z tej góry zjechać bardzo gładko. Jak ten gościu teraz, to się nam może przydać. Czwarty poziom, jedziemy, jedziemy. Dwa poziomy w dół, idealnie. Okej, jedziemy tu. Golfik całkiem dobry, ale kajenka, no umówmy się, kajenka. Kajenka to kajenka, powinniśmy go tutaj na wprost wyprzedzić nawet, na tych wertepach. Dawaj kajenka. Leci, leci. Tu się można chyba tu się chyba można dość mocno rozwalić. Gościu z tyłu na pewno nie będzie na mnie czekał, więc musimy odrobinkę zaryzykować. O kurde, ale poleciał, patrz! Rozwalił się. Widzicie, ja tutaj wolę przyhamować, zrobić ten krok do tyłu i potem zrobić dwa do przodu. Ale to musimy uważać. To jest loteria, no czasami uda się tak prześlizgnąć, ale umówmy się. Jest jak wygrana w lotku. Jak przelecisz przez takie drzewa z 300 km na godzinę, no to wygraną masz w kieszeni w lotku, lekko. I golf znowu się rozwalił, także tutaj trzeba mocno przyhamować i to... No i sprawić, żeby ten samochód w ogóle skręcał, nie leciał jak rakieta bez żadnych lotek. Pyk! Pyk i mamy, ekstra. Dobra, golfik pokonany, idzie fajnie. Chociaż do tej pory pokonywaliśmy takich słabszych przeciwników, z czego zadowolony nie jestem do końca. Chociaż golfik jechał, no trzeba przyznać, że całkiem ładnie, ładnie sobie tam radził. Był bliziutko, no musiał ryzykować i jechać na pałę, bo miał po prostu słabszy samochód. Ale był niedaleko, także brawa dla niego, że wytrwał do końca. Ktoś tutaj do mnie... O, what's up, homie? Jedziemy. Jedziemy. No, znowu przez drzewa, tak? Chyba tak. Chyba to będzie najszybsza droga w tym momencie. Ja mam bardzo szybki samochód, który potrafi się łatwo przewrócić na bok i resetować, także trzeba też uważać, żeby tutaj przez te wszystkie wertepy przejechać jakoś tak sprawnie. Nie najszybciej, ale po prostu sprawnie. Samochód, który ze mną się ściga na tych wertepach, poradzi sobie z... O, fuck! Ale mi wyskoczył. Patrz, jak poleciał! Na tych wertepach radzi sobie zdecydowanie lepiej, no ale drzewo nikogo nie oszczędzi. O kurde, pokonał mnie chyba. Rozwalił się. Dawaj, Audi, 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 o nie. Ej, ale to drzewo było chamskie, co? O nie.
25. pozycja. Ładnie, ładnie mnie pokonał. Ja dzisiaj też parę razy pokonałem gorszym samochodem dużo lepszych przeciwników, z czego jestem zadowolony. Poprzedni meczek był niesamowity, co tam też brakowało trochę tego, żeby lepiej odgadnąć, gdzie będzie nasz cel. Ale poza tym, wow. Wow. Ten meczek też był spoko, tylko tutaj akurat pokonywałem głównie słabszych przeciwników, którzy mieli słabsze auta i to nie było takie chlubne dla mnie. Czuję się, jakbym się wykastrował trochę. No musi być, wiesz, na tym samym poziomie. Tutaj gościu ładnie sobie pojechał i zdecydowanie świetnie zaatakował te drzewa. Przeleciał przez nie jak strzała. Przeleciał jak strzała, był niesamowity. A czasami nam się też tak udaje, co? Ale wyleciał. O, jest potwór. Ten samochód to jest potwór. Jego ciężko jest opanować, mówię wam. Dobra, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Jesteśmy koło domu Krzyśka. Pomachamy Krzyśkowi. Sup, Krzysiu! Trzymajcie się, do zobaczyska. Hejas.